Siemanko YouTube, witam w kolejnym vlogu. Zaraz będziemy ruszać na trening. Ja już jestem spakowany, także przebrniemy dzisiaj przez mój trening kolejny, gdzie będą właśnie między innymi przysiady i hip thrust. Także zapraszam do oglądania. Ktoś nie ubierze skarpetek spongeboba na trening. Ja ubieram skarpetki spongeboba na trening. Ktoś. Siedzę w Mediolanie jak Marcelo Burro. Życie nie jest tanie jak Marcelo Burro. Wierzę, wniosłem ten styl i dlatego mówią. Ciągle niosę swój krzyż jak Marcelo Burro. Życie w Mediolanie jak Marcelo Burro. Życie nie jest tanie jak Marcelo Burro. Wierzę, wniosłem ten styl i dlatego mówią. Ciągle niosę swój krzyż jak Marcelo Burro. Wziąłem kredyt, spłacam go do dziś. Później wziąłem się za zemi. Zmęczyła głowę myślą i Boga ma w kieszeni. Wspomnienia to pokaz cieni. Mały paranoik, to na pewno się nie zmieni. Pokaz cieni. W szkole byłem edukacją. Okej, zaczynamy trening. Z aktywacją porobiłem. Zazwyczaj trwają około 15 minut. Dzisiaj w planach są siady właśnie pauzowane full ass to grass, bez pasa w ogóle, tak jak zawsze ćwiczę zresztą. I zobaczymy na ile pójdzie, na pewno minimum to będzie 180, a zobaczymy na ile są siły, dzisiaj wystarczające, prawda? Ogólnie kocham ten stan naprawdę przed treningiem, jak na niego czekam, w trakcie treningu jak go robię i po treningu jak jest endorfiny. To jak się wszystko złączy, to po prostu jest petarda. 7 lat to robię, kochałem to, kocham i zawsze będę to kochać do końca życia. Będę trenować, bo to kocham, to jest mocno, mówię to z serca po prostu. Dobrze, to będziemy się widzieć na dalszych seriach. Ok, 140 kilo, rozgrzewkowo jeszcze, zobaczymy jak to będzie lata dzisiaj. Kocham to. Skarpetki działają. Ok, 180 założona. Jeszcze chwilka pauzy, bo dopiero to zrobiłem 160. I oceniamy, jak to dzisiaj lata. Zrobiłem 180, ale dziwna sytuacja, nagrałem i mi aparat się wyłączył, jak nagrywałem. W sensie, no nie przestał nagrywać. Ale nagrałem na telefonie. Lekko poszło, zrobię jeszcze taką jedną seryjkę, bo na razie i tak się skupiam na frontach, więc tyły potraktuję po prostu leciutko. Jeszcze zrobię jedną jedyneczkę właśnie tą 180 i przechodzimy do hip thrustów później. Sorry, jeszcze mówię tak przez nos, bo po tym maratonie treningowym 5-dniowym mnie rozłożyło i poniedziałek, wtorek przeleżałem w łóżku. Środa, czyli wczoraj byłem na treningu, a dzisiaj czwartek też jestem, ale też jeszcze nie tak 100% siły. W sensie, no nie 100% zdrowia, o to mi chodzi. Sorry, jakbym tak zaciągał czasami. Politykę grupy na Facebooku. Tutaj chodzi mi o takie siłowniane grupy. Chodzi mi o takie większe grupy. Strasznie to jest denerwujące, że na przykład nie można tam dodać swojego materiału, bo ja jako twórca, młody twórca, nowy twórca na YouTubie, chcąc dotrzeć do szerszego grona publiczności, no po prostu chcę się promować gdzieś da, tak? Spamować, w cudzysłowie, tym moim vlogiem, a tak to mi strasznie ucina możliwości. No ale też poniekąd wiem jak to wszystko działa, dlatego wiem też dlaczego te grupy też ucinają te zasięgi. Przykładowo na Armii WK, jak siedziałem długi okres czasu, to widziałem, że momentami 2 lata temu był ogromny spam. Każdy swojego Instagrama dodawał, każdy swój materiał, więc rozumiem, a po prostu chciałem powiedzieć jak to jest i jeśli by się wam podobały te materiały moje, co nagrywam, to bardzo proszę łapkę w górę, komentarz i subskrypcję oraz udostępnienie tego filmu, czyli vloga, któregokolwiek vloga, gdzie się da, czy tam gdzie możecie, na Instagramie, na Facebooku, no gdziekolwiek. Bardzo bym prosił, jeśli wam się podobają te materiały, to mi pozwoli dotrzeć do szerszego grona publiczności.
bo wiecie, ja myślę, że mam jakąś tam wartość do przekazania tym swoim kanałem, swoim podejściem. Też dodatkowo też nie jestem na przykład taki spięty, że mam kija w dupie, że mi wystaje, wiecie, gardłem, że mam, wiecie, jakieś, mam bardzo duży dystans do siebie, teraz dzisiaj to już w ogóle zajebiście się czuję. Coraz bardziej mi komfortowo jest z tym nagrywaniem, dzisiaj w ogóle jest super, nie czuję takiej spiny i też jestem teraz sam na siłowni, to też wpływa na to, ale nagrywałem w domu te kilka scen, to poszło bez problemu, a wcześniej miałem jakieś takie, czy to dobrze, to wrzucać do internetu, czy nie, a teraz po prostu robię to, co chcę, wrzucam to, co chcę i po prostu pokażę tę osobę swoją, taką szczerze. Czyli w skrócie chcę po prostu pokazać siebie tak, jak wygląda na co dzień, nikogo nie odgrywać, robić to, co chcę, po prostu tak, jak po prostu mam ochotę, nie? Po prostu nie będę udawał nikogo i po prostu chciałbym też czasem dotrzeć właśnie do szerszego grona publiczności, więc czekam jeszcze na serię tą 180 i będziemy właśnie taki trasy wspomniane wcześniej wykonywać. No i stanowisko na kiptrasy przygotowane. Dzisiaj coś tam powyżej 180 kg na dwójeczki chyba. Tam później powiem przy ostatniej serii, jak będę nagrywał. No. Okej, okay, hiptraściki skończone. Dzisiaj 185 kg było, dwa powtórzenia, cztery serie. Ogólnie w hiptrasach teraz progresuję tak, że robię 5 powtórzeń max i 4 główne serie. Kiedyś miałem 5, a teraz zmniejszyłem objętość do 4. Czyli jak zrobię na przykładowo 185, 5 powtórzeń, 4 serie, to dodaję 2,5 kg, czyli zaczynam od 187,5. I tutaj zaczynam albo od jednego powtórzenia, albo od dwóch, w zależności jak wyczuję ten dany ciężar. Teraz będę robił żurawia. No, zmieniamy dupcie i jedziemy. Może nie jest to najbezpieczniejsza forma żurawia, ale no tutaj niestety trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, dokładnie. Jarek też będzie na vlogu. Yo. Pomachaj widzom. Yo, bardzo. Siema, pozdrawiam. Kogo? Wszystkich fanów. Tylko te hejty i hejty. Okej, okay. Tutaj trochę ciszej, ja już prawie końcówka treningu, zrobiłem właśnie żurawia, bugary, jeszcze czeka mnie plank przywodziciele. Nie, no co ty? Ja? Myli mnie pan z kimś, panie Jarek. Ja użyłem jest po treningu. Także trening w miarę udany, ale czuć, że choróbsko jeszcze otrzyma. A kto to? A kto to? Ale łapa. Witam serdecznie z pokładu. Na potreningowy tym razem dwa serki wiejskie, trzy zwykłe bułeczki i musowo cola zero do tego połączenia i ogólnie do wszystkiego. Okej, to by było na tyle, także dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu.